Siemanko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Dzisiaj mam dla was odcinek z wbituszycakami, którym bardzo mnie prosiliście, żebym w końcu jakąś nagrał, bo dawno nie było odcinka, właśnie zbity aż tydzień temu, także no wiecie o co chodzi. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, także no... Do niej pewnie już napisałem maila. Jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, to musicie zostawić suba, łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu trzy słowa, jakieś randomowe, wraz z e-mailem, tak aby się mógł z nami skontaktować. Osoba, która wygrała Pace of Carda, natomiast w poprzednim odcinku wyświetla wam się w tym momencie też na ekranie. Ta osoba ma tydzień czasu, żeby do mnie napisać na maila wraz ze screenem swojego kanału, tak aby udowodnić, że po prostu jest właścicielem tego kanału, który wygrał. Także no, mordeczko, napisz do mnie na maila, masz na to tydzień, czyli do 30 sierpnia. Jeśli macie jakieś odrobinę serca w sobie, to możecie wbić do akcji charytatywnych. Linki do akcji charytatywnych macie w opisie, także wbijajcie tam śmiało, wspierajcie, bo wiecie, wspieranie się opłaca, więc no. Ja was zapraszam do oglądania tego odcinka, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. A teksturpaka będziecie mieli na 2000 łapek pod tym odcinkiem, bo wiecie, to póki co był prywatny. Ale na 2k lajków wam go mogę rozdać, także pozdro i do odcinka, yo. No i generalnie pozdrawiam osoby, które dawały mi itemki na live'ach, bo ich jest strasznie dużo, oni się wyświetlają w tym momencie na ekranie. Także wielkie pozdro dla was, no i teraz chyba was mogę już po prostu zaprosić do oglądania tego odcinka. Także pamiętajcie, sub, łapka w górę i dzwoneczek, no i oglądamy, yo! Dobre mordeczki, ja już tutaj jestem na platformie Gildii Edit, czyli do gildii, do której właśnie będę wbijał tutaj na odcineczku. Jest tutaj ze mną gildia Boom, która gdzieś tutaj się pochowała. Jest to właśnie gildia, która dała mi koordynaty tej gildii Edit. No i patrzcie, oni w ogóle mają tutaj zabezpieczony kuboid, tu są wszędzie boy farmery. To jest potwierdzone, że wszędzie są boy farmery, bo już gildia Boom sprawdzała wcześniej. No i kurde, ten kuboid jest po prostu mega, mega zabezpieczony, ale no wiecie, kuboidy są tak zabezpieczone, to najprawdopodobniej mają też pełno, ale to pełno itemków, więc po prostu spróbujemy wbić do tej gildii. Mam nadzieję, że mi się uda, mam stack i 20 żółcaków. Niestety już zmarnowałem wcześniej 20 żółcaków na wbite do gildii, jeśli się nie mylę, gildii FNS. Ale tam niestety polizałem, przez co miałem 3 minuty nagrania. No i tamta wbita do tamtej gili się nie pojawi. Ale widzę, że tutaj mają w ogóle baconika, więc może po prostu spróbujemy wbić baconem. Będzie na pewno łatwiej, więc lecimy tutaj baconikiem. Mają zbugowanego bacona, w sumie to w ogóle nie mają bacona, bo chyba im ktoś zabrał. Albo po prostu mieli zbugowanego, ale on się odbugował, bo wiecie, jak ludzie na Dragonie sobie bugują bardzo często te bacony, co jest właśnie fajną sprawą. A to jest bug Minecrafta, więc wiecie, wykorzystywanie bugów Minecrafta zawsze służy dobrze i jest korzystne dla ludzi, więc dobra, lecimy sobie tutaj, zmarnowałem już chyba, jeśli się nie mylę, 6, albo nie, 8 rzucaków, bo miałem 20 rzucaków, nie 18. No i na razie to mi ten ziomeczek przeszkadza, nie wiem, czy on stąd wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dobra, wyszedł, także dzięki stary, że wyszedłeś. Pozdrawiam, rozrażysz teraz gdzie boom na odcinku. I okej, lecimy sobie tutaj na dół. Jestem przy tych blokach emeraldów. Tylko uwaga, uwaga, jak to teraz sprytnie rzuci, to jest 46 poziom. A z tego co mi się wydaje, to pewnie wbijać będę musiał, nie wiem, co najmniej do poziomu, kurde, nie wiem, 20. Bo nie wiadomo, gdzie oni po prostu mają te skrzynki. Ale jeśli ta gilda jest tak zabezpieczona, to najprawdopodobniej tych skrzynek nie mają gdzieś po prostu na środku pochowanych, tylko gdzieś naokoło, w sensie naokoło. No wiecie, gdzieś na bokach, bo no to jest bardzo sprytne też, wiecie, żeby... Zrozumiałem, po co ja to mówię? Po co ja to mówię? Potem ludzie będą mi ułatwiali, utrudniali wbite do kuboidów i nie będę miał jak nagrywać odcinku. Dobra, ja nic nie mówię, bo potem ludzie będą wykorzystywali moje pomysły na zabezpieczanie kuboidów. Ja nic nie mówię o zabezpieczeniu kuboidów, więc po prostu miejmy nadzieję, że ta gildia właśnie ma te skrzynki tutaj w tym miejscu, gdzie wbijamy, czyli na środku kuboida. Okej, ja już zmarnowałem 20 rzucaków i dostałem się na 37 poziom, więc no przebiłem około 20 poziomów. Ja sobie biorę tutaj stack rzucaków, jest to dosyć takie odważne posunięcie z mojej strony, bo gdyby tutaj nagle ktoś mi zrobił oszusta, to byłoby po prostu nie za ciekawie. Ale miejmy nadzieję, że oczywiście nikt mi nie zrobił oszusta i ta wbita będzie pójdzie dosyć bardzo szybko. Okej, ja tutaj rzucam kolejne rzucaki i one lecą jak wodospady, więc jest spoko. O kurde, przepraszam, że tutaj przez chwilę tak zająkałem i zapatrzyłem Minecrafta, ale ktoś mi coś napisał, a właśnie chciałem odczytać po prostu na szybkości, co to jest, czy to było coś ważne, ale nie jest to ważne, więc po prostu możemy nagrywać dalej. Okej, ja jestem tutaj już na 30 poziomie, 35 poziomie, przepraszam oczywiście. Mam jeszcze 57 rzucaków, no mam nadzieję, że ta wbita mi się kurde uda, bo jak zmarnuję stack i 20 rzucaków, to będzie dosyć średnio, ale no ja tutaj jak widzicie lecę takim wężykiem jakby, bo lecę tak jak mi rozwala obsydian. Mi tu rozwala obsydian, to ja lecę za tym rozwalonym obsydianem, tylko teraz mi tutaj zmarnowałem dwa rzucaki, bo one się nie chcą postawić. Dlaczego one się bugują tutaj w ścianę?
trochę nie za kolorowo. O! Chyba znalazłem martwy punkt. Martwy punkt chyba znalazłem tutaj tej gildii, a mianowicie stone. Uwaga, czy to jest stone? Jest tu jakieś pomieszczenie chyba. Tu będzie jakieś pomieszczenie, z tego co mi się wydaje. Lub stoniarka. To będzie najprawdopodobniej stoniarka. Tak, to będzie stoniarka. No właśnie, to będzie stoniareczka, więc sprawdźmy, czy mi się tutaj uda tą gildię w jakiś sposób. O, jest pierwsza stoniarka i tu mają kolejne przejście, więc jest elegancko, że tak powiem. Więc sobie rozwalmy tutaj tą stoniareczkę. Uwaga. Wow. I coś tutaj jest? Tu jest jakieś zejście do pokoju. Wow, czekajcie. Czy będą pełne skrzynki itemów? Sprawdźmy. Rozwalmy to. Zobaczcie, czy to będą pełne skrzynki itemów. Ja tu szybko sobie dłożę sety, gdyby na razie ktoś wypadło. O kurde. Ja pierniczę, patrzcie, ile to jest poziomów tego wszystkiego. Co jest grane? Tu jest obsydian, ale tu są... Jezu, a pierdzielek, to są skrzynki w ogóle. Patrzcie, tyle tych skrzynek, ja coś czuję, że... Dobra, oni zrzucili tutaj rzucaka. Uwaga, ja pierniczę, ile to jest itemów, o kurde. Ile tu jest setów i wszystkiego, ja tu zbieram te seciki. Dobra, biorę sety, bo mi się przydadzą seciki, bo mam ich niestety mało. Bo wiecie, ja się bardzo dużo klepię. Ja pierniczę, ile to jest itemów tego wszystkiego, TNT. Tylko szkoda, że oni to rozwalili tak naraz, bo ciężko będzie to po prostu pozbierać. Ale jest trochę setów z tej gildii, no. Tylko, no, nadal jest to, co... Nadal nie ma tego, co oczekiwałem, że tak powiem. Bo szczerze liczyłem na trochę więcej, ale nie ma co narzekać. Dobra, także ja chyba muszę zrobić tutaj chwilowe cięcie i po prostu znaleźć gdzieś wbite do jakiegoś po prostu tutaj innego pomieszczenia. Obsydianu mi się chyba nie przyda obsydian. Chyba, że... Nie przyda mi się raczej obsydian. Nie ma w sumie na co mi się przydać obsydian. Chociaż, nie, mi się obsydian przyda w sumie, bo ja bardzo często używam obsydian. Więc może sobie weźmy tak i wezmę tutaj co bym mógł jeszcze wyrzucić, to mogę wyrzucić i sobie po prostu weźmiemy ten obsydian, bo ja bardzo często go używam. Tylko no właśnie, już tego obsydianu nie mam. O, jest jednak obsydian dla mnie zostawiony w skrzyneczce. TNT mi się nie przyda, mimo że mógłbym zrobić z tego rzucaki. Ja właśnie sobie te 47 rzucaków odłożę do Ender Chest, nawet nie mam miejsca, jak sobie tutaj tego odłożyć, więc odłożymy sobie tyk. Ja tutaj wyrzucę sobie to TNT i wrzucę obsydian, bo pewnie powiecie, zrobię, że jesteś głupi, jak ty możesz zamienić TNT na obsydian? A no, TNT mam dużo w kuboidzie i tak dalej, a obsydianu mi się zawsze przyda, bo szkoda emeraldów wydawać na obsydian, skoro można go po prostu mieć za darmo. Zawsze zaoszczędzenie trochę tych emeraldzików. Dobra, także ja robię chwilowe cięcie i spróbuję znaleźć coś jeszcze w tej gildii, a jak nic nie znajdę, no to po prostu widzimy się przy wbicie do następnej gildii. Także pozdro, no i wy widzicie, ja to będę miał pewnie za kilka minut, a wy widzicie to dosłownie po sekundzie. Także pozdro i cięcie, yo. Okej, mordeczki, ja tutaj już jestem pod drugą gildią, którą właśnie będę przebijał. Jest to gildia GTFG. To jest gildia, która zabiła mnie ostatnio w nogach. Widzicie, nawet tam mam waypointa wbita.bacon, w sensie tam dokładnie w tamtym miejscu zginąłem i oni tu mają w ogóle dwa bejkony jeszcze takimi czerwonym płomieniem zaświecone. I mnie ciekawi jedna rzecz, czy oni mają jakieś kurde tutaj zabezpieczenia typu boy farmery właśnie wokół tego bejkona, czy nic ciekawego, czy sam bejkon ze samym stone'em. Bardzo mnie to interesuje. Jest jeden typek online z ich gildii, właśnie, że on to pokazuje, jest typek oniku Revo, więc zobaczymy, czy on tutaj do mnie przyjdzie. Jak do mnie przyjdzie, to spoko, będzie jakaś klepa, ale mam nadzieję, że ich więcej się nie zaloguje niż właśnie jeden typek, tak aby nie mieli nade mną zbyt jakiejś wielkiej przewagi. Dobra, lecimy sobie tutaj z elegancko stone, więc myślę, że wbita do tej gildii pójdzie dosyć szybko i wypadnie może mi bacon, bo na tej edycji chyba wbiłem już do trzech gildii z baconem i właśnie dwa razy wypadł mi bacon. I uwaga, czy teraz mi wypadnie bacon? Nie wypadł mi niestety bacon, ale nie zrażajmy się tym. Ja sobie wychodzę tutaj do góry i polecimy od razu do kolejnego bacona, bo z tego co widzę, te bacony są po prostu tutaj dosyć płytko, nie? Na dosyć płytkiej odległości, głębokości, przepraszam, nie odległości, więc sobie tutaj szybko wbijamy, pyk. To jest jakieś zejście? Nie, myślę, że to jest zejście, więc od razu może uda nam się właśnie wbić do tego drugiego bacona. Wiecie, dwa bacony mi zabiorę za to, że po prostu mnie zabili w nogach, a ja bardzo lubię się mścić na gildiach, które mnie zabijają w nogach, gdzieś na live'ach piszą do mnie, spamią, dawaj klepa na równym terenie, a potem typają na przykład w nogi i mnie w trzech klepią. No to jest akurat głupota, że tak powiem, więc takie gildy trzeba tępić, a odcinek to właśnie taka fajna sprawa, żeby się zemścić. Ja mam przynajmniej, wiecie, nagrany odcinek, a oni mają wbite, więc no to jest taka fajna sprawa. I okej, dobra. Pytanie, czy ta gildia, czy ten bacon jest tak samo na tej samej głębokości co tamten? Bardzo mnie to ciekawi. Chyba nie, ten jest chyba głębiej. Mam nadzieję, że nie za głęboko. Właśnie te typy już są tam online, więc chciałbym jeszcze tak przed nimi szybko zabrać tego baconika. Ja tutaj wezmę jeszcze rzucaki dodatkowo. EC. Dobra, szybko rzucaki dobiorę, będę miał 19 rzucaczków i lecimy. Czy ten typek do mnie przyjdzie? Tak, on do mnie idzie, ten typeczek. Więc lecimy szybko z tematem tutaj do tej gildii. Uwaga, dobra, leci do mnie. Ja biorę od razu całe te 28 rzucaków i spróbuję po prostu wbić to, wiecie, tak naraz. Pewnie pytacie zombie, dlaczego jeszcze koksy cały czas. A ja jem te koksy właśnie dlatego, gdyby ten typek tutaj w razie co przyszedł, żebym miał nad nim przewagę. Pytanie, czy ten typek idzie do mnie, czy nie idzie? Chyba nie idzie ten ziomeczek do mnie, czy idzie?
No nie, on sobie stoi tam na razie, grzecznie sobie stoi do góry, to niech sobie tak stoi, ja nie będę narzekał, jak mnie nie chce klepać, to nie, mi pójdzie wbita po prostu szybciej i raźniej, że tak powiem. Okej, leci debek czy nie leci? Kurde, to jest pytanie, czy on tu leci? Dobra, leci ten ziemeczek tutaj, wskoczył na mnie, dobra, ja mam koksa załadowanego na sobie, w sensie regenkę, więc jest elegancko. Pytanie, mam jeszcze 13 sekund regenki, myślałem, że mam krócej tą regenkę, to jest jakiś diabolks, w ogóle, o kurde, jak on... Dosyć mocno klepie, chyba jakimś jambuście stoi albo czymś? No nie wiem, bo patrzcie, jak on w ogóle lata ten topeczek. W sensie, ja latam. On jak na jakimś, nie wiem, speedzie 10 wygląda. Ja wiem, ja mam speeda 3, ale mam wrażenie, że jakbym 10 razy wolniej biegał od tego typa. Dobra, najwyżej zrobimy tak, że ja po prostu nie wiem, spróbuję tego typa jakoś tutaj zabić. Jak będę ginął, to najwyżej po prostu stąd perłę wycykam. No co mi szkodzi, kurde, co mi szkodzi? Uciekać zawsze można z bity. Jak mnie zabiję w nogach, to ja mogę uciekać z bit. Dobra, ale póki co po prostu spróbujmy tu wbijać, bo mam jeszcze 10 sekund regenki i 2 koksy, więc po prostu może mi się uda. Tym bardziej, że tu nie ma żadnego obsydianu ani nic, jest czysty stone. Więc no, zobaczmy, czy mi się uda po prostu wbić do tego kuboida. Dobra, uwaga, jem ostatniego koksa. A jak nie, to po prostu wiecie, cyk perełka. Dobieram się i wracam tu. Dobra, ziemeczek zmienił sobie nasz seta na szybkości. Ja też będę musiał zmienić seta na czerwoności, żeby potem jakoś jakimś cudem nie padł i tak dalej, i tak dalej. Dobra, on w ogóle ten typek rzucił tutaj. Aha, on rzucił sobie tutaj stręża, bo tu nie ma stręża. Aha, bo ja rozwaliłem bacona. Tamten bacon był ze strężem, ten pierwszy, co go rozwaliłem. I on teraz ma stręża 2, ja niestety nie mam, więc trochę lipa, że tak powiem. Ale dobra, lecimy z tematem. Jeszcze mam 5 sekund regenki. Dobra, trzeba zacząć jeść już tego koksa, żeby po prostu go nie polizać. To jest mój ostatni koks, więc okej, tu jest jakaś gildia już, znaczy gildia. Jest ich tutaj jeszcze jakieś pomieszczenie w tym kuboidzie, więc myślę, że ja po prostu mogę teraz stąd wyperłować. Tak, o, wyperujemy sobie stąd teraz, pięknie. Wyperujemy sobie stąd pięknie teraz, pyk, rzucimy i tutaj rzucimy sobie teraz tak, rzucaczka, żeby oni nie mogli koblować. I dosłownie za, nie wiem, za 2-3 sekundy tutaj wrócę, pyk. I rzucimy jeszcze jednego rzucaka i zaraz tutaj wrócę, dobra. I ładnie zaraz za chwilę tutaj wrócę. I wiecie, za chwilę tutaj po prostu wrócę, nawet poczekam przy was, patrzcie, poczekam sobie tutaj przy was, te 24 sekundy i wrócę znowu tam z rzucakami. On, ten typek nie może koblować przez 60 sekund, więc po prostu mam taką jakby nad nim przewagę i zyskam nad nim czas. Widzicie, jaki zombiaczek jest taktyczny, no kurde, 200 IQ. Jak dotarliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu hashtag 200 IQ, bo naprawdę to jest zombiaczka myślenie, że jest 200 IQ, nikt tak nie myśli jak ja taktycznie. No naprawdę, zombiaczek człowiek taktyka. Mówię wam, ja bym mógł obmyślać najlepsze wojny. Naprawdę, wiecie jak jestem mądry. I patrzcie, teraz sobie robię tak, pyk, pyk. A ten typek tego zakoblować nie może, po prostu TNT jest wysadzone, bo... No wiecie, no, taktyka zombiaczka. Taktyka zombiaczka najlepsza na świecie. Dobra, jem koksika i tam od razu wraca. Pewnie będziecie krytykowali, że zombie, ale przecież przebijasz gilię, no to czemu uciekasz? A no uciekam, no bo tak jak mówiłem, jak mnie ludzie mogą zabijać w nogach, to ja mogę uciekać sobie z bit, jak wbijam kiże, przebijam im gilię i uciekam tak jak jakiś Steve, ale zasłużyła, tak ile sobie zasłużyła po prostu na takie coś i tyle. Dobra, ich jest chyba tam 2 z tego co widziałem. Tak, ich tutaj jest 2, więc ja sobie tutaj pyk, od razu biorę rzuca tego schowek. Dobra, mam zjedzonego koksika i wracam tutaj od razu. Dobra, mam nadzieję, że oni tego nie zakoblowali po prostu. Efekty, speed. Dobra, mam nadzieję, że oni tego nie zakoblowali. Dobra, chcą to koblować, a ja tutaj po prostu sobie skoczę tak na szybkości. Pyk, skoczymy, jestem w designie, jestem już w designie u tych typów. Dobra, pięknie. Pięknie zombiaczek. Dobra, tu mają jakieś stoniareczki do kopania. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O kurde, ale mnie teraz laga. O kurde, ale zlagowało. I bania mi się dodatkowo padła. No nie, żebym nie zginął teraz przez to, że mnie tak zlagowało jakoś. Nie wiem, czy to był lag mojego internetu, czy coś się w tym momencie stało. Ale dobra, tu jest jakaś po prostu już wbita. Mają takie stoniareczki i tak dalej. Rzucę tutaj jednego rzucaka. I patrzcie, oni tutaj mają design. To jest po prostu zemsta i słodka. W ogóle ten typek, lider tej gili chyba, czy jakiś członek tej gili o Niku Revo, cały czas do mnie spamił, że easy twoja gilia i tak dalej. Że easy 10-0. Więc no, teraz zobaczymy, kto będzie miał easy kuboid rozwalony. No, chyba ja. Chyba nie ja będę miał rozwalony kuboid, tylko właśnie oni. Dobra, biorę jumboosta. Aha, nie mam emeraldów. O kurde, najgorsze co może być. Nie mam emeraldziku. Ale po prostu... Spadłem jeszcze gdzieś tutaj na dół, nie, najgorzej po prostu. Chyba, że to jest coś tu w tym kuboidzie jest. Nie ma w tym kuboidzie, to nic, to jest w ogóle poziom. To jest poziom ogólnie 20 któryś, zrobimy sobie tak. Dobra, zrobiłem sobie ładnie, tutaj wycykałem. Ja bym po prostu chciał tutaj porozwalić tak kuboid, wiecie, po trochu bym chciał porozwalić kuboid. Tu w ogóle jakieś mają enchanty, nie wiem, po co, a to jest element designu, bo tak właśnie zastanawiałem, po co enchant na dragonie. Skoro można, aha, no bo w sumie jak nie ma się rank, no to tak. Dobra, okej, nieważne. Bo ja mam przyzwyczajony jestem od zawsze do tego, że mam swagera. Okej, okay, pyk. A nie mogę teraz stąd wyparować, ja pierdzielę, co za lamusy. Patrz, nie mogę teraz stąd wyparować, chciałbym tego typa zrzucić tutaj na dół. No nie, nie mogę stąd wyparować teraz, najgorzej po prostu. Co za typy. Ten typek w ogóle nie wiem. On ma jakieś hity. Wyparowałem to? Tak. Nie, ale się najgorzej zbugowałem, w najgorszym miejscu. Nie pytajcie co ja robię, ja po prostu chcę im gilię porozwalać. No oni mnie mogą zabić, ja po prostu chcę gilię porozwalać, za co, za te nogi.
Tylko oni mnie cały czas knoka z tego co mam wrażenie biją i nic oni w tym kuboidzie nie mają. Serio, żadnych skrzynek, nic, taki czysty kuboid. A mi w ogóle się speed skończył, dobra, ale mniejsza o to, tu jeszcze im rozwalę ten design. To nie ma być właśnie wbita. Znaczy ja im tego, Bacona zniszczyłem, tylko to ma być właśnie kara za to, że oni mi właśnie kuboid rozwalili. To wiecie, to nie ma być jakieś, wiecie, kradnięcie itemów, tylko to ma być kara. Dobra, ja sobie tutaj zginę i jeszcze zrobimy jeszcze tak, pyk i zrobię zlogan z Dragona jeszcze. No i tyle, więc myślę, że wbita spoko wyszła do tej gildii, bo to właśnie nie było na celem, żeby jakieś itemy im ukraść, tylko żeby po prostu zniszczyć im kuboid. Także myślę, że możecie napisać w komentarzu hashtag 200 IQ, pomoże wam to w wygraniu Minecrafta Premium. No i zasubskrybujcie mój kanał z łapką w górę i dzwoneczkiem. No i co? Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Piona!